proces reprodukcji to jest czynność kosztowna i często szkodliwa dla organizmu. I na przykład kopulacja jest okresem dość niebezpiecznym, bo kopulujące zwierzęta nie zwracają uwagi na zagrożenia środowiska. I to jest bardzo ciekawe, że im bardziej zwierzę jest narażone na niebezpieczeństwo zewnętrzne, tym krócej trwa kopulacja. Kopulacja trwa bardzo krótko, na przykład u koni czy u zebr, które normalnie kopulują na otwartej sawannie, no i w momencie, kiedy są zanadto zajęte sobą, to mogą nie zauważyć, że zbliża się lew czy pantera, prawda? A więc tu kopulacja trwa kilka sekund. Kopulacja trwa bardzo długo, na przykład u kretów, które to robią pod ziemią, czy nawet u świń, które są potomkami dzików, które kopulują gdzieś w ukryciu w krzakach, prawda? Organizm w ogóle podejmuje czynności reprodukcyjne tylko dlatego, że czynności są związane z nagrodą. To nagroda, prawda, czynności związane z reprodukcją i to wszystkie, począwszy od pierwszego spotkania, a skończywszy na opiece nad wnukami, sprawiają jednak przyjemność, prawda? I ten układ nagrody, który jest dobrze określony neurobiologicznie, on pełni kluczową rolę w zachowaniu seksualnym. My o okablowaniu tego układu nagrody już coś mówiliśmy. Przede wszystkim mówiliśmy, że tą główną rolę tam pełnią neurony dopaminowe w jądrze półleżącym i w korze frontalnej. I ten behawior seksualny, którego celem jest zapłodnienie jaja, jest dlatego złożony, że przede wszystkim tu chodzi o selekcję właściwego partnera. I chodzi właśnie o to, że, jak powtarzam, geny partnera powinny pomóc, a nie przeszkadzać naszym genom w stworzeniu tego jak najlepszego nośnika genów, czyli naszego potomka. I duża część zachowań seksualnych jest właśnie związana z wyborem i zdobyciem partnera. Gdybyśmy się przyjrzeli na biochemię zachowania seksualnego, to możemy sobie powiedzieć, że jest kilka faz tego zachowania i biochemia każdej z tych faz jest trochę inna. Po pierwsze, u organizmów dojrzałych, u których już jest sporo hormonów płciowych, występuje okres pożądania, czyli okres libido. To jest taki, mam ochotę na seks, bez jeszcze zdecydowania o obiekcie i tak dalej. Ale no ten czuje, że jest seks i właśnie to libido jest napędzane przez hormony płciowe, przez testosteron albo przez estradiol. W momencie, kiedy pojawia się jakiś obiekt seksualny, to wtedy przechodzimy w następną fazę, w fazę podniecenia, kiedy nasza ogólna chęć na seks jest ukierunkowana na seks z danym indywiduum, prawda? I wtedy biochemia jest napędzana przez różnego rodzaju neuroprzekaźniki monoaminergiczne. Dopaminę, noradrenalinę i serotoninę. Jeżeli wszystko idzie w porządku, to dochodzi wreszcie do zbliżenia do kopulacji orgazmu. W czasie orgazmu to wtedy działają i hormony, i monoaminy, i różnego rodzaju neuropeptydy, prolaktyna, wazopresyna, oksytocyna. Co jest ważne, że po orgazmie następuje dość istotna faza odprężenia, w której, zwłaszcza u zwierząt tworzących pary, do głosu dochodzą właśnie neuropeptydy, wazopresyna i oksytocyna. No i ta faza jest bardzo ważna, bo ona jest odpowiedzialna za tworzenie przywiązania, czyli więzi między parami. Jakbyśmy to chcieli zobaczyć na obrazkach na przykład u koni, no to widzimy, bo na pierwsze spotkanie, gdzie mamy właśnie to libido, prawda? Poziom u ogiera jest wysoki poziom testosteronu, u samicy, u klaczy estrogenu, prawda? Chęć kopulacji się zaczyna taka pojawiać. No i teraz jest podniecenie, zaczyna się zbliżenie, obwąchiwanie, zaczyna się i teraz zaczyna być przyjemność, bo to jest antycypacja orgazmu. Aktywuje się układ dopaminowy w tym momencie, dopamina, czyli ten właśnie te pierwsze kontakty są takie przyjemne.
narasta podniecenie, podniecenie narasta u klaczy, co widzimy, że klacz zaczyna na przykład odsuwać ogon na bok i tak dalej, tam u tego konia, obwąchiwać konia. Również u mężczyzny, u ogiera narasta podniecenie. To podniecenie zwiększa się przede wszystkim zwiększeniem przepływu krwi przez prącie, prawda, żeby dochodziło do erekcji. Więc mamy ten obwodowy układ parasympatyczny. On przygotowuje do erekcji, następuje rozszerzenie naczyń krwionośnych, prawda? U samic następuje zwiększenie gruczołów pochwowych. Kiedy już jesteśmy do erekcji gotowi, następuje okres kopulacji. To jest okres z punktu widzenia biochemicznego bardzo interesujący, dlatego że, żeby kopulacja miała sens, musi dojść do wytrysku nasienia. Otóż wytrysk nasienia jest związany z uwolnieniem adrenaliny, a to znaczy aktywacją układu sympatycznego. Przedtem do erekcji była potrzebna acetylocholina, aktywacja układu parasympatycznego. Teraz następuje zmiana, w związku z tym następuje noradrenalina, ale noradrenalina, wyrzut noradreny powoduje skurcz pęcherzyków nasiennych, wyrzut nasienia, ale równocześnie tak samo skurcz naczyń krwionośnych i wobec tego spadek erekcji. Dlatego po orgazmie następuje spadek erekcji, który może trwać krócej lub dłużej, w zależności od pożądania, od jakości samicy, oczywiście od wieku samca i tak dalej. To uczucie z kolei, skąd się bierze to uczucie przyjemności w czasie orgazmu? Niektórzy badacze twierdzą, że to się dzieje w wyniku uwalniania prolaktyn, o czym jeszcze powiemy. Natomiast oczywiście potem jest macierzyństwo, ale to macierzyństwo, ono jest głównie regulowane przez oksytocynę. Oksytocyna jest takim hormonem przysadki, który odpowiada właśnie za zachowania macierzyńskie. Ale ona tak samo dostarcza silnej przyjemności. Oksytocyna jest potrzebna do orgazmu. Oksytocyna jest odpowiedzialna za zajmowanie się potomstwem. Oksytocyna tak samo jest odpowiedzialna za skurcze macicy przy porodzie, za skurcze gruczołów mlecznych potrzebnych właśnie przy laktacji i tak dalej. Także to jest taki bardzo istotny hormon. A co ważne, u człowieka, wiemy z całą pewnością, ale chyba tak samo u zwierząt, powoduje uczucie przywiązania, uczucie zaufania do partnera. To bardzo jest ciekawe zachowanie zachęcające samicy. Przez bardzo długi czas seksuolodzy to byli mężczyźni i badali tylko męski punkt widzenia i właściwie głównym punktem ich zainteresowania była kwestia erekcji, która dla wielu mężczyzn już gdzieś tak od 30-35 roku życia może stanowić pewien poważny problem. Jak gdyby nie zwracano w ogóle uwagę na samice. Ale można zauważyć, że samica daje wyraźne sygnały dla samca, że jest zajęta kopulacją, co zresztą jest istotne w związku z tym, co mówiliśmy, że to samicy należy ostateczny wybór samca. To samica daje ostateczne przyzwolenie. Jak pamiętam, jak widzieliśmy u koni charakteryzują cechą wyrażenia gotowości do kopulacji jest to, że odsuwa samica ogon na bok, odsłania pochwę, wolna droga. Jak ktoś miał kotkę, na przykład jak obserwował, jak wygląda kotka w rui, to ta właśnie kotka się rozwala właśnie tak, żeby pokazać właśnie, że oczekuje samca. A więc też ogon na bok. Co u człowieka, to człowiek niestety nie ma ogona. W jaki sposób człowiek może zasugerować, czy kobieta? No, takim klasycznym gestem oczywiście jest gest zdjęcia majtek. To jest typowe zachowanie zachęcające samicy, bardzo jednoznaczne. My bardzo dużo o zachowaniu seksualnym, raczej o kopulacji, to wiemy z badań szczurów, prawda? Wprawdzie trzeba powiedzieć, że szczur ma zupełnie inny wzorzec zachowania seksualnego od ludzkiego. Szczura kopulacja to polega na tym, że szczur naprawdę wskakuje na samicę i zeskakuje bez intromisji. To się takie skakanie, krycie. Potem następują skoki z intromisją, z penetracją, ale wyskoczenie znowu bez ejakulacji.
I wreszcie znowu po kilkunastu takich intromisjach następuje wreszcie ejakulacja. Więc model jest inny niż u człowieka. Tym niemniej w sumie badania szczura na szczurach pokazały, jakie są podstawowe mechanizmy zachowania seksualnego, które odpowiadają u człowieka. Jak mówię, badane tutaj były głównie zachowania samców. Dlatego no właśnie samce dominowały myśl badaczy jeszcze do końca lat 90. przynajmniej. I u szczura my widzimy, że tak, te główne bodźce, takie podniecające u szczura, wychodzą przede wszystkim z opuszki węchowej. U człowieka zmysł węchu odgrywa znacznie mniejszą rolę, znacznie większą zmysł wzroku, chociaż to jest mieszane wzrok, słuch, dotyk, wszystkie zmysły działają. Ale wzrok wydaje się być jednym z głównych takich zmysłów, czego między innymi dowodem jest popularność pornografii internetowej, przy której właściwie tylko zmysł wzroku jest, no i ewentualnie słuchu jest zaangażowany. Te bodźce z opuszki węchowej przechodzą do jąder migdałowatych. Myśmy o jądrach migdałowatych już mówili. Centrum emocji, centrum agresji i tak samo centrum seksu. Przy czym tam te bodźce idą do, tam są dwa jądra, będzie jądro podstawno-boczne i jądro przyśrodkowe. Otóż w momencie, kiedy pobudzone są jądra migdałowate, to w wyniku pobudzenia to jądro przyśrodkowe, to jądro będzie aktywowało takie miejsce, które nazywamy obszarem przyśrodkowy, obszar przedwzrokowy, w którym między innymi znajduje się właśnie to nasze jądro INH3, to jądro zróżnicowane płciowo. Natomiast jądro podstawno-boczne będzie nam aktywowało jądro półleżące przegrody, czyli to jądro, którego aktywacja nam powoduje poczucie przyjemności. I jedno jądro i drugie jądro, prawda, potem będzie, one wzajemnie na siebie działają i będą powodowały aktywację takiego śmiesznego miejsca, które się nazywa częścią brzuszną gałki bladej, które, jak się powiem, jest niesłychanie ważne też dla poczucia przyjemności, ale tak samo dla tworzenia związków partnerskich. Tak czy owak, pobudzenie z to, które idzie do tego przedwzrokowego obszaru, przyśrodkowego obszaru przedwzrokowego, tego, który zawiera właśnie NH3, stamtąd następuje pobudzenie najważniejszego, centralnego punktu układu nagrody, czyli nakrywki brzusznej i ta, czy brzusznego pola nakrywki, która znowu aktywuje to jądro półleżące przegrody, także mamy uczucie przyjemności. W rezultacie wobec tego my dokładnie widzimy, że aktywność, też pobudzenie seksualne, które idzie drogą zmysłową, naprzód nam pobudza ten układ emocjonalny amygdali, a stąd aktywność układu przyjemności. U człowieka rzecz jest bardziej oczywiście skomplikowana niż u szczura, ponieważ mamy tutaj całą naszą taką nadbudowę kulturową, wpływy kulturowe, tak samo znacznie częściej niż u zwierząt. Kopulacja może być na przykład powiem, alkoholu czy narkotyków. U człowieka chore osoby u człowieka często jednak mają aktywność seksualną, u zwierząt pewno nie. Orientacja seksualna oczywiście, to poczucie płci, pras, stres, tak, wszystkie rzeczy wpływają na ten ogólny behawior seksualny. On jest bardzo złożony, często powoduje kłopoty, no i dlatego tak ważną rolę pełnią seksuolodzy. Natomiast my, neurobiolodzy, nie wchodzimy w szczegóły, natomiast właśnie uważamy tylko po prostu to, że rzeczywiście z badań na zwierzętach możemy wydedukować bardzo wiele naszego zachowania seksualnego. Część rzeczy
jednak należy tylko do człowieka. Ogólnie możemy powiedzieć, badając strukturę części, które się pobudzają w czasie zachowania seksualnego, możemy zwrócić uwagę, że ten ludzki behawior, seks i jest aktywowany przez jądra migdałowate i tam w tych jądrach migdałowatych z jednej strony właśnie to centralne przyśrodkowe jądro migdałowate, ono wysyła takie sygnały do tego właśnie przyśrodkowego układu przedwzrokowego i to, prawda, daje takie poczucie przyjemności, a podstawno-boczne jądro wysyła projekcję, prawda, do półleżącego. I teraz, co tutaj jest istotne, to jest to, że ten zespół, prawda, tam jest to związane z agresją. Blisko położone jądro regulujące zachowanie seksualne i zachowanie agresywne powoduje, że często te dwa zachowania występują równocześnie, prawda? I teraz tak, czasami ta agresywność jest korzystna do zachowania seksualnego. No chociażby przy walce o samicę, prawda? Czasami tak samo zdobycie partnerki w którymś momencie wymaga trochę agresji, zwłaszcza jeżeli partnerka niedoświadczona wstrzymuje się przed agresją. To jest bardzo złożony problem, prawda, bardzo podnoszony przez feministkę. Jednak w zachowaniu seksualnym mężczyzny ten element agresji jest wbudowany i oczywiście w pewnych warunkach kulturowych powinien być hamowany. Co jest niebezpieczne, to jest to, że to bliskie sąsiedztwo obszarów agresji i obszarów przyjemności seksualnej prowadzi do, może powiedzieć, do pewnej patologii zachowań seksualnych. To są pewne zachowania, przy których my lubimy pewną agresję, typu, nie wiem, tam klapsów, czy duszenia, czy coś takiego. I to jest, czy obrażania słownego. Często partnerzy się na to zgadzają, prawda, i to lubią. Ale to bliska sąsiedztwo może prowadzić do poważnych patologii. Z jednych stron do morderstw na tle seksualnych, z drugiej to bardzo widoczne jest przy wojnie. No, wojna to jest taki stan, w którym właśnie o tym się nie mówi się dużo o poległych żołnierzach, mało się mówi o gwałconych kobietach. Otóż wojna jest związana z masowymi gwałtami i to jest jak gdyby związane z dwoma aspektami. Jedno to, o czym mówiliśmy, że agresja, a tutaj wojna jest ta agresja, i seks jest ze sobą blisko powiązany i wobec tego agresywny żołnierz jest równocześnie pobudzony płciowo. Z drugiej strony to jest dość ciekawa historia, mianowicie okazuje się, że zagrożenie życia u wielu zwierząt powoduje zwiększenie popędu płciowego. Wygląda to na to, że w momencie, kiedy nam grozi śmierć, próbujemy wykorzystać ostatnią szansę na to, żeby mieć potomstwo. Takie interesujące badania wykonano na przykład na takich pszczołach samotnicach, gdzie trzymano je w hermetyzowanych pojemnikach i w których można było, obniżając ciśnienie, symulować, że przechodzi burza, nisza troposferyczna. Okazało się, potężna burza jest oczywiście wielkim zagrożeniem dla życia owadów. No i okazuje się, że coś takiego z reguły powodowało znacznie zwiększoną aktywność kopulacyjną tych owadów, a więc w momencie, kiedy jest niebezpieczeństwo. Opowiadano oczywiście właśnie bardzo wielkiej aktywności seksualnej młodzieży, chociażby w czasie Powstania Warszawskiego. Mówiło się o aktywności seksualnej Romów wywożonych do obozu koncentracyjnego. To jest naturalna, jak gdyby taka walka o przetrzymanie gatunku. Niezależnie od tego, jest to tak samo kwestia uspokojenia i kwestia ucieczki przed światem, ponieważ rzeczywiście aktywność seksualna hamuje nam potem, no ona hamuje nam agresję. To jest większość. Kłótnie małżeńskie często kończy się burzą.